Radialno-kasetowa miodarka serii Classic o średnicy 800 mm. Miodarka może pracować w trybie radialnym. Wtedy wirujemy 24 ramki Langstrotha lub Ostrowskiej. W sytuacji, gdy będziemy wirować miód bardzo gęsty, możemy ją przebudować na kasetową. Wtedy w wirniku radialnym umieszczamy 6 kaset na takie same ramki Ostrowskiej lub Langstrotha. W systemie kasetowym wirujemy najpierw w jedną stronę, wtedy kasety kładą się równolegle do ścian bębna miodarki. Miód wylatuje z jednej strony. Po pewnym czasie zatrzymujemy wirnik i włączamy obroty w drugą stronę. Kasety kładą się w drugą stronę i miód wylatuje z drugiej strony. Następnie odwracamy znów obroty i odwirujemy resztę miodu z pierwszej strony. Wirujemy tak długo, aż po obu stronach plastrów nie będzie miodu. W systemie radialnym wirujemy duże ilości miodu, wtedy miód wylatuje jednocześnie z obu stron plastra i wirowanie przebiega bardzo szybko. Miodarka jest wykonana z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Bęben z nierdzewnej blachy kwasoodpornej. Wirnik wraz z kasetami z nierdzewnej stali kwasoodpornej. Elementy konstrukcyjne, czyli nóżki, pierścień wzmacniający bęben oraz listwa pozioma ze stali malowanej proszkowo. Pokrywy wykonane są ze specjalnego tworzywa sztucznego. Silnik umieszczony na górze przekazuje moment obrotowy na oś wirnika za pośrednictwem specjalistycznej przekładni ślimakowej. W automatycznym sterowniku serii Classic znajduje się przemiennik prądu, który przetwarza prąd jednofazowy 230 V na trójfazowy 400 V. Silnik zasilany prądem o takich parametrach pracuje bardzo sprawnie. W pełni zautomatyzowany sterownik umożliwia nam pracę w dwóch trybach manualnych, w prawo lub w lewo. Oprócz tego posiada program automatyczny wprowadzony przez producenta oraz 5 programów automatycznych, które pszczelarz ustawia we własnym zakresie. Pokrywa jest wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa, który odcina zasilanie po jej podniesieniu. Miodarka przeznaczona jest dla dużych pasiek posiadających kilkadziesiąt lub więcej rodzin pszczelich.